Komena Amensach obecnie jest w związku małżeńskim z Rafałem Brzoską. Zanim jednak poznała milionera i w 2018 roku urodziła małego Vincenta, to wkroczyła do show, biznesu z małą córką Vanessa. W jednym z wywiadów ta Komena wspomina swoje początki macierzyństwa. Vanessa urodziła mając 23 lata i jedyne czego wówczas chciała to zapewnienie dobrego życia córce. Znajdowałam się tak naprawdę na początku mojej drogi zawodowej i osobistej. Myślałam tylko o tym, żeby skończyć studia i zdobyć pracę, która zapewni byt mojemu dziecku, wyznała w wywiadzie dla serwisu E-Dziecko. Dziś Vanessa ma już 21 lat i studiuje na poważnym kierunku. Oto jak wygląda piękna córka Omeny. Vanessa Samensach jest aktywna w mediach społecznościowych i z chęcią dodaje tam nowe zdjęcia z podróży z przyjaciółmi. 21, latka często też eksperymentuje z fryzurą, raz miała wyprostowane włosy, innym razem pofalowane, a kiedy indziej miała długie dredy. Na jednym ze zdjęć na Instagramie córka Omeny zgoliła włosy, aby znowu je zapuścić na nowo. Omena pochwaliła się też. Czym zajmuje się jej córka? We wpisie napisała, że nie wie. Kiedy to zleciało, jak Vanessa była mała, a dzisiaj już jest na wymagających studiach. Jest już poważną studentką, przyszłą panią doktor, ale dla mnie zawsze będzie małą Vaneską. Każda mama na pewno wie dokładnie o co mi chodzi. Napisała Omena Omena a w 2020 roku napisała wzruszające słowa z okazji urodzin córki, gdy Vanessa pojawiła się na świecie. Był to dla mnie cud. Coś niesamowitego. Coś co sprawiło, że życie już nigdy nie było takie jak wcześniej. Jej narodziny wprowadziły nowy ład i porządek a także wyznaczyły ważne cele, które jako matka chciałam zrealizować dla swojego dziecka, napisała w 2020 roku na Instagramie Omena. Vanessa uwielbia spędzać aktywnie czas, a największą radość sprawiają jej sporty wodne, które łączy z podróżami po całym świecie. Dodatkową pasją dziewczyny jest fotografia. Ma nawet swoją stronę internetową, na której dzieli się swoimi fotografiami. Dotychczas miała okazję uchwycić na zdjęciach modelki, ale też pracowała nad tworzeniem filmu dokumentalnego dla polskiej firmy cukierniczej, z czego później zrobiono wystawę. W swoim portfolio pokazuje też zdjęcia dokumentalne, na przykład przechodniów na ulicach miami. A także sesje zdjęciowe mody, zanim Vanessa otrzymała swój pierwszy aparat cyfrowy w 2017 roku. Robiła zdjęcia analogowe. Zobacz też.